Grywam czasami w RPG, głównie w Dungeons & Dragons oraz Call of Cthulhu. Prowadziłem nawet kilka razy taką kampanię jako Game Master. Najbardziej pamiętam sytuację, gdy gracze napotkali na swojej drodze zawalone głazami przejście. Miało im to uniemożliwić dostanie się na drugą stronę w obecnej sytuacji. Jasne, w późniejszym etapie rozgrywki musieli tędy przejść, jednak jeszcze nie teraz. Postanowili oni jednak, że spróbują te jebane głazy odgradzać. Mówią im, że są za słabi, żeby przenieść tak wielkie kamienie. Wtedy jeden z nich stwierdził, że wcale nie są za słabi, tylko po prostu jest ich za mało, więc wypadałoby poprosić kogoś o pomoc. Myślałem, że mnie chuj strzeli. Cała drużyna szła przekonywać mieszkańców wioski, żeby pomogli im odgradzać te jebane kamienie, ale stwierdziłem, że nie będzie tak łatwo. Z uwagi na to, że wcześniej wieśniacy nie byli zbyt chętni na współpracę z nimi, powiedziałem im wprost, że muszą wyrzucić naprawdę dużą liczbę K20. Nie zgadniecie. Wyrzucili 20. Wyrzucili 20. K20. Myślałem, że coś mi pierdolnie. I oni szli z tą całą jebaną wioską odgradzać te pierdolone kamienie. Musiałem trzech z tych wieśniaków zabić tymi kamieniami, co się na nich spierdoliły, żeby ostatecznie stwierdzili, że oni w sumie wolą nie ryzykować i zostawili naszych bohaterów. Do czego zmierzam? A do tego, że taka kampania RPG jest bardzo chaotyczna. Jednocześnie wydarzyć może się wszystko, a większość wydarzeń i interakcji między bohaterami jest improwizowana. I tak naprawdę od jednego rzutu kością może zależeć, czy nasza postać podoła jakiemuś wyzwaniu, lub wręcz przeciwnie, przegra, co może doprowadzić nawet do śmierci takiego bohatera. I teraz można zadać sobie pytanie. Co gdyby przełożyć taką kampanię na serial? Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że jest to zadanie trudne, a efekt końcowy nie byłby zadowalający, bo postacie oraz interakcje między nimi, czy to jak prowadzona jest fabuła, nie jest pisana przez wyspecjalizowanych scenarzystów, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby takiego serialu, tylko przez zwykłych ludzi, graczy, którzy wcielają się w swoje postacie, ale przez co ma się wrażenie, że bohaterowie ci są bardziej ludzcy, bardziej realni. Jednocześnie jesteśmy świadkami rozwiązań fabularnych, na które nie wpadłby chyba żaden scenarzysta. Rozwiązania problemów, na które wpaść może jedynie ktoś, kto faktycznie wcielił się w daną postać, a rozwiązanie, jakkolwiek absurdalne by nie było, przyszło nagle, zostało zaimprowizowane. I tym właśnie jest ten serial. Jednym wielkim chaosem, który śledzimy z zapartym tchem, bo mimo wszystko jest to naprawdę świetna produkcja, przy której bawić się będzie praktycznie każdy, kto tylko po nią sięgnie. A mowa oczywiście o kreskówce od Amazona, The Legend of Vox Machina. Czerwca 2015 roku na kanale Geek & Sundry pojawił się pierwszy odcinek kampanii D&D prowadzony przez aktora głosowego Matthew Mercera, którego możecie znać z roli Jotaro Kujo z serii JoJo, albo chociażby grał też Levi'a Ackermana z Ataku Tytanów. Osoby, które grały w Overwatcha, również mogą go kojarzyć, gdyż podkładał on głos pod Macriego. Zaprosił on do tej kampanii innych zaprzyjaźnionych voice aktorów, jak chociażby Travisa Willinghama, który podkładał głos Royowi Mustangowi z Full Metala, a wraz z nimi grało wielu, wielu innych, czy to tych, którzy wcielali się w głównych bohaterów, czyli członków Vox Machiny, czy okazjonalnie gości, którzy grali mniej ważnymi epizodycznymi postaciami. Kampanie tego typu trwają bardzo długo i ciągną się latami. Historia Vox Machiny została skompletowana w 115 odcinkach, a ostatni z nich ukazał się 25 października 2017 roku, czyli ponad 2 lata od premiery pierwszego. I warto zaznaczyć, że nie są to 20 czy nawet 40 minutowe odcinki, a takie trwające od 3 do nawet 6 godzin, więc kontentu jest co niemiara. Pewnego jednak dnia Critical Role padło na pomysł stworzenia dwuodcinkowej animacji opowiadającej o losach Vox Machiny. Wiecie, coś żeby dać swoim fanom, którzy tak zawzięcie śledzili losy bohaterów, z którymi tak się zżyli. Swego rodzaju prezent od twórców do ich widzów. W tym celu wystartowali zbiórkę na Kickstarterze, gdzie początkowo cel ustanowiono na 150 tysięcy dolarów, jednak już w 24 godziny zebrano aż 11 milionów, wielokrotnie przebijając pierwotny cel. I można sobie pomyśleć, no to chyba super, będzie można dopisić te odcinki do granic możliwości, a możliwe i że wydać ich znacznie więcej niż początkowo zamierzano. Co gdybym wam powiedział, że jest jeszcze lepiej? Bo niedługo potem, gdy jeszcze nie przestano świętować sukcesu zbiórki, przyszedł Amazon i wyłożył jeszcze więcej oraz wykupił prawa aż na 2 pełne 12-odcinkowe sezony. I tak 28 stycznia 2022 roku doczekaliśmy się efektu pracy wielu ludzi i chyba moje ulubione fantasy wszechczasów.
Pierwsze dwa odcinki to tak naprawdę prolog do całej historii, wręcz swego rodzaju odcinki pilotażowe i zawierają one najbardziej typowego questa w świecie fantasy, jakiego tylko możemy sobie wyobrazić. I tak, chodzi o zabicie smoka. No bo co lepiej obrazuje bycie poszukiwaczem przygód w fantastycznym świecie, niż zabicie kpiożerczej bestii ziejącej ogniem. Całą zgraję bohaterów poznajemy w równie typowym miejscu dla wielu kampanii, czyli w fantastycznej karczmie. I nie o taką karczmę mi chodzi. No jak to nie? Bo w takich właśnie miejscach po prostu w świecie najłatwiej jest rozpocząć jakąś fantastyczną historię. Tam też jesteśmy świadkami równie typowym wydarzeniu w takim miejscu jak karczma, czyli bójce, którą wywołują nasi bohaterowie. Możemy też w jej trakcie poznać wszystkich członków Vox Machiny i przekonać się w większym lub mniejszym stopniu o charakterze każdej postaci z osobna. I tak mamy Groga, bezmyślnego barbarzyńcę, którego kocham całym sercem i kradnie on ekran w każdym momencie, gdy tylko pojawia się na ekranie. Ja ogólnie będę szczery, nie jestem za bardzo fanem tych bezmyślnych mięśniaków, którzy są comic reliefami. Zazwyczaj albo mnie to nie bawi, albo już jestem znudzony tym motywem, że jak umięśniony i wielki, to i głupi. Jest to u mnie mniej więcej ten sam poziom, co w przypadku antagonistów, co są źli dla samego faktu bycia złymi. Ale ostatnio, patrząc po rzeczach, które obejrzałem, dochodzę do wniosku, że nie mam problemu z nawet najbardziej znienawidzonymi motywami, jeśli są one dobrze ogrywane. I Grog jest właśnie takim przypadkiem. Jest on naprawdę ciekawą i charyzmatyczną postacią, który dodatkowo ma pewną, jeszcze chyba niezdefiniowaną przyjaźń z Pike, czyli ich drużynową kapłanką i healerem. Niezdefiniowaną w sensie na pewno łączy jakaś głębsza przyjaźń oraz to, że znali się już przed dołączeniem do Vox Machiny, ale poza jednym dialogiem nic nie wiemy o ich relacji, co liczę, że zostanie rozwinięte w kolejnym sezonie lub nawet jeszcze kolejnych, jeśli w ogóle powstaną. Spike natomiast mam inny problem, który bierze się właśnie z faktu, iż jest to adaptacja kampanii, a nie zwykły serial, no bo członkowie Critical Role spotykają się raz w tygodniu, aby grać sobie w to D&D, streamując przy okazji to swoim widzom. Jednak co w przypadku, gdy jakiś z graczy nie może pojawić się na takiej sesji, bo po prostu był zajęty innymi sprawami? W takim przypadku taka postać nie może przecież nagle zniknąć, a reszta z graczy udawać, że nic się nie stało. Trzeba więc wymyślić jakąś wymówkę, wyjaśnić, co się z postacią dzieje, dlaczego jest nieobecna. I myślę, że wiecie, do czego zmierzam. Już na początku serii Pike dostaje pobocznego questa równoległego z zadaniem, którego podejmują się inni bohaterowie, przez co nie ma ona czasu ani okazji rozwinąć się jako bohater. Jasne, co jakiś czas powracamy do niej w celu pokazania, co się z nim dzieje, ale są to może 3 albo 4 sceny, podczas gdy reszta bohaterów jest na pierwszym planie non-stop. I im dalej w las, tym bardziej widzimy, jak kształtują się relacje między nimi lub ewoluują te, które już mieli. Przychodzą rozterki, podejmują trudne decyzje, poświęcają się dla swoich przyjaciół. No a taka Pike nic takiego nie ma. I żeby nie było, to nie jest jakoś źle napisana postać, tylko po prostu dostała za mało czasu ekranowego, żeby się w ogóle wykazać, żebyśmy mogli z nią się zżyć. Mamy jeszcze kilka postaci do omówienia, zacznijmy może od elfiego rodzeństwa, czyli Vax i Vex. I dlaczego podejrzanie dużo Vexów to kobiety? W lidze jest Vex, która jest kobietą, w serialu Zaplątani jest baba Vex, a teraz jeszcze to. Powiedzcie mi jeszcze, że te śmieszne duszki z Minecrafta to też kobiety. Może ja też jestem kobietą, co? W każdym razie, Vax i Vex to elfie rodzeństwo. Vax jest Rogue, czyli jak to woli po polsku łotrzyk. On i Percy, do którego przyjadę nieco później, często sprzeczają się o pozycję lidera. Każdy z nich twierdzi, że to on powinien dowodzić, jednak jak się nad tym zastanowić, to prawdziwym, nieco ukrytym liderem jest tutaj Vex. To ona wymyśla wszystkie plany, a dokładniej te dobre i działające. No bo reszta też się stara, ale nie powiedziałbym, że są to jakkolwiek dobre plany. Vex jest też taką osobą, która odwodzi resztę od głupich pomysłów. Stara się resztę utrzymać w takich swego rodzaju ryzach, żeby nie odwalali czegoś głupiego. Jest też, można powiedzieć, takim drużynowym sumieniem. Vax natomiast ma duszę rywalizacji, co już wspomniałem, jak gdy mówiłem, że kłóci się z Percy o pozycję lidera. Na myśl przychodzi mi scena, gdy on oraz Grog chcieli obalić dwa giganty. No i co Vax robi, gdy tylko mu się to udaje? No krzyczy, że zrobił to pierwszy. Pomiędzy nim a jeszcze inną postacią kształtuje się pewna relacja, nie powiem jaka oraz z kim, ale chciałem powiedzieć, że scena pod drzewem to absolutne złoto, jestem w niej szczerze zakochany. Jeśli obejrzycie lub już widzieliście, to wiecie lub będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Mamy też Scanlana, czyli barda i naczelnego ruchacza, który wali pod tekstami na prawo i lewo, a z każdą kobietą, jaką spotka, musi skończyć w łóżku. Choć z tego, co zostało zasugerowane, z facetami też by z chęcią kończył. Bije od niego taka bardzo pozytywna energia, chyba najbardziej pozytywna ze wszystkich bohaterów.
Oczywistym jest też więc, że bardzo często jest też comic reliefem. Ma on też całkiem sporo swoich momentów, w którym jest w stanie się wykazać. Oczywiście w swój lekko perwersyjny sposób. Ma on chyba absolutnie najlepszą walkę w całym serialu, jeśli patrząc na nią pod względem kreatywności i epickości. I znowu, jest to rzecz, na którą wpaść może tylko i wyłącznie gracz pozostawiony przed trudną decyzją, z której jakoś musi wyjść, wciąż trzymając się charakteru swojej postaci. Jednym z zakleństw Kanlana jest stworzenie projekcji takiej wielkiej różowej lewitującej dłoni. I co robi, gdy staje naprzeciwko rycerza z ogromnym mieczem, całkowicie bezbronny? Ano używa tego zaklęcia i walczy z nim używając wielkiego środkowego palca. Nie sądziłem, że kiedykolwiek, gdziekolwiek zobaczę szermierkę wielkim różowym fakiem. Zresztą jak wcześniej wspomniałem, jak walka w karczmie idealnie obrazuje charaktery bohaterów. Otóż jak można się domyślić, w przypadku Scanlana również tak jest, bo poznajemy go nie w karczmie, tak jak całą resztę, a piętro wyżej, w sypialni, bo ten horny skrzat rucha córkę karczmarza. Jest też ich drużynowy druid, czyli Kilf, i osobiście moja ulubiona postać całego serialu. Ona, mam wrażenie, że trochę bardzo nie pasuje do tej drużyny, jak i do tego brutalnego świata poszukiwaczy przygód. Jest ona najbardziej dobroduszną postacią z całego maincastu serialu i jest bardzo niewinna. W sensie, ma trochę mrocznych momentów, w szczególności moim ulubionym jest, gdy wszyscy siedzą przy ognisku i opowiadają o swoich pierwszych zabójstwach, co też swoją drogą bardzo obrazuje charaktery bohaterów i taka zwykła rozmowa o wszystkim i o niczym bardzo rozwija postacie i kształtuje relacje między nimi. No i właśnie Kaylee, która podzieliła się swoim pierwszym zabójstwem, takim, że aż zamurowało nawet tych największych drużynowych zabijaków. No i został nam jeszcze wspomniany wcześniej Percy, który jest absolutnie najbardziej edgy postacią, jaką można sobie wyobrazić. To jest kiedy gracz chce stworzyć taką zajebiście mroczną postać, z zajebiście mrocznym backstory. No jakby proszę was, ten koleś ma opętany przez demona pistolet, na którym wyryte są imiona osób, na których szuka zemsty. Chyba nie da się wymyślić czegoś bardziej edgy, do kompletu brakuje, żeby miał jeszcze białe włosy i nosił długi ciemny płaszcz. A nie, chwila. W każdym razie, ja rozumiem i utożsamiam się, bo to jest dokładnie ten typ postaci, który ja tworzę. Choć muszę się tego oduczyć, bo chciałbym spróbować czegoś bardziej zróżnicowanego. Wracając natomiast do Percy'ego, ma on najwięcej szans i czasu ekranowego, żeby zaistnieć jako postać i rozwinąć się. A to z prostego powodu. Fabuła całego pierwszego sezonu skupia się w 100% na jego backstory oraz jego poszukiwaniu zemsty na tych, którzy zranili go w przeszłości. Tak więc dla przykładu, większość akcji rozgrywa się w jego rodzinnym mieście, do którego powrócił po wielu latach. Głównymi antagonistami tego sezonu są Brian Woodowie, para nieśmiertelnych wampirów, która przejęła miasto rządzone przez Percy'ego i doprowadziła go do ruiny, wprowadzając tyranię i rządząc żelazną ręką. Finałowa walka bardzo emocjonalna, w szczególności wątek siostry Percy'ego i pewien twist z tym związany. Nie powiem jaki, choć jest bardzo do przewidzenia. Myślę, że w przyszłych sezonach podobnie skupimy się na przyszłości jednej postaci i będziemy odkrywać to, co spotkało ich przed dołączeniem do Vox Machiny. I z tego, co możemy wywnioskować po openingu, drugi sezon opowie nam nieco więcej o Voxie i Vex, bo tak jak powiedziałem, pewna scena z openingu mocno to sugeruje i pewnie znowu dostaniemy quest na cały sezon, który tym razem skupi się na przyszłości tej dwójki. Mam nadzieję, że dostaniemy nieco więcej Pike, bo czuję bardzo duży niedosyt i chciałbym, żeby dostała nieco więcej czasu ekranowego. Pogadajmy jeszcze na sam koniec o humorze, który w większości przypadków jest humorem sytuacyjnym i przede wszystkim improwizowanym. W sensie wiadomo, w przypadku samej adaptacji improwizowany już nie jest, bo w końcu robimy adaptację, ale oryginał, czyli żarty, które wypłynęły podczas oryginalnej kampanii, już jak najbardziej. Przez co uderzają one jeszcze bardziej i przychodzą często w najmniej spodziewanych momentach. Dużo mamy też humoru, który nie opiera się do końca na dialogach, ale za to ja, osoba, która grała wiele razy w D&D, bawię się przy nich doskonale, bo doskonale zdaję sobie sprawę, co tam się dokładnie zadziało, pomimo faktu, iż nie oglądałem oryginalnej kampanii Critical Role. W przypadku tworzenia postaci do RPG nie da się stworzyć postaci idealnej, nie mającej żadnych wad, ani nie popełniającej błędów. Możemy bardzo chcieć taką zrobić, ale jest to absolutnie niewykonalne, a to wszystko za sprawą tego, iż każda nasza akcja, jej powodzenie zależy od zwykłego rzutu kością. I na myśl przychodzi mi jedna scena, gdy drużyna dzieli się na dwie grupy. Jedna infiltrująca budynek od przodu, a druga wchodząca cichaczem od tyłu. Ta pierwsza bezproblemowo pokonuje strażników i przemieszcza się coraz dalej w głąb budynku, ale ta druga zawierająca, warto zaznaczyć, najbardziej zręczne postacie z całej drużyny, napotyka już na starcie pewną przeszkodę, największego wroga wszystkich graczy D&D, ale pewnie i każdych innych RPG, czyli... zamknięte drzwi.
Najpierw Vax, czyli Łotrzych, klasa, która specjalizuje się w otwieraniu zamków, bezskutecznie usiłuje otworzyć te przeklęte drzwi. Dwoi się i troi, ale to nic nie daje. I ja widzę już oczami wyobraźni, jak leciały tu jedynki na kościach. Potem dołącza do niego jeszcze jedna postać, starając się mu pomóc, ale ponownie nic to nie daje. Oni już próbują nawet w te drzwi kopać, ale ponownie rzuty na kościach nie pozwalają im przejść przez tę zaporę. I wtedy Percy, równie zręczna postać, widząc ich trudy przy otwieraniu prostego zamka, postanawia, że wejdzie okniem i myślimy, okej, to jest chyba najbardziej ogarnięta postać z nich wszystkich, uda mu się. Ale nie, spierdala się z okna i ląduje na pozostałej dwójce, które dalej męczy się z tym zamkiem. Ostatecznie drzwi otwiera od środka jeden ze strażników, który wyszedł wylać wiader pełne szczyn i oblewa ich nimi. I ja doskonale widzę tutaj wkurzonego Game Mastera, który widząc jak ta dwójka debili nie potrafi otworzyć prostych drzwi, stwierdza zrezygnowany, dobra wchodźcie, ale będziecie oblani szczynami. I takich żartów jest tu cała masa. Ale czy nie grając nigdy D&D tego typu żarty nie będą was bawić? Absolutnie nie. Te sceny są śmieszne same w sobie i gwarantuję, że nieraz parskniecie śmiechem na widok jednych z nich. Słowem zakończenia, The Legend of Vox Machina to naprawdę świetny serial z masą łatwych do polubienia postaci, a także z bardzo wciągającą i angażującą fabułą i polecam go każdemu, kto jeszcze go nie widział. Tak więc to by było na tyle, dziękuję za wysłuchanie mojej recenzji. Ja życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka. Jak zawsze, łączmy się w bólu.